Witajcie wszyscy. Spotykamy się ostatnio bardzo często. Wawrzyniec zamieścił jakąś ankietę, w której pyta osoby zainteresowane tym, co robimy, co byłoby najciekawsze, o czym opowiedzieć. No, okazuje się, że temat, co słychać w garażu, jest najbardziej interesujący i w związku z tym spróbujemy Wam coś opowiedzieć. Właśnie przyszła paczka. Po ciężarze domyślam się, że to będzie, że to będą ciężarki. Tak. To będą ciężarki do wyważania kół. Wyważaniem kół chcę się zająć sam. Nie jest to aż takie trudne. Dobrze mówię, czy się mylę? Zaraz. Nie! To jest co innego. Nie będę dzisiaj wyważał kół. To jest uchwyt wiertarski, który jest mi potrzebny do tykarki. Uchwyt plus do niego odpowiedni stożek Morsa, żeby to wszystko pasowało. Będzie pasować. Mam pewien problem, ponieważ ja z wykształcenia jestem po AWF-ie, po Akademii Wychowania Fizycznego i bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo problemów, którymi stykam się w warsztacie, jest dla mnie nowością. Nie mam przygotowania w tym kierunku zawodowego i nawet takie stożki Morsa, stożek Morsa, no fajnie, jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to super. Natomiast zanim doszedłem do tego, jakie to są rozmiary, jak to wszystko pasować, musiałem chwilę spędzić nad ekranem komputera, żeby to zrozumieć. No ale myślę, że powoli zrozumiem. Szkoda, że nie przyszły ciężarki, bo mielibyśmy gotowy temat do wykonania. Popatrzcie, tu jest wyważarka. Już historyczna trochę. A, jeszcze należy dodać, że koperty się skończyły. Aha, tak. I dzisiaj niestety nie zdążymy wysłać, bo pocztę nam zamknęli. Koperty... naklejki. Tak, żeby wysyłać naklejki. Posłuchajcie, jest urządzenie bardzo proste. Można powiedzieć, że prymitywne, które zostało wykonane kotlet. Pamiętasz? Ty je zrobiłeś. Jeżeli ktoś korzysta z serwisu, który się mieści w Warszawie, Pawła Kotlarskiego, to właśnie o niego chodzi. Mówię o serwisie motocyklowym. Kiedyś pracowaliśmy razem. I niejaki kotlet, czyli Paweł Kotlarski, wymyślił wyważarkę do kół. Popatrzcie, zwykła nóżka z jakiegoś, chyba pospawał kątownik. Taki drobny kątownik. Tak, tu jest spaw. Zwykła nóżka, kawałek kątownika na dole, przykręcone. Ta podstawa się, jak zwykle, oczywiście muszę powiedzieć, się coś spaliło. Ta podstawa się spaliła, ale wykorzystałem kawałek blatu. Coś tam było w kuchni robione, został kawałek blatu sklejony. Wywierciłem więcej dziurek. Chodzi o to, żeby rozstaw był zmienny. I wracając do kotleta. Kotlet wymyślił najprostszą, a właściwie podpatrzył najprostszą wyważarkę, jaka może być. Cztery małe łożyska, dwie nóżki i to wszystko. Słuchajcie, ktoś powie, a cóż to za wyważarka w dobie elektroniki, komputerów, systemów, jeszcze nie wiadomo czego. Więc tak, oczywiście można wyważać na różne sposoby, ale ja też kiedyś miałem wątpliwości. To było dawno temu, kiedy wyważaliśmy koła na samym początku naszej działalności warsztatowej. I przestałem te wątpliwości mieć odnośnie jakości pracy na takim urządzeniu, kiedy zobaczyłem, że po zmianie opony na wyścigach Grand Prix w motocyklach, które jeżdżą w granicach 300 i więcej kilometrów na godzinę, właśnie na czymś takim wyważa się koła. Cztery łożyska, dwie nóżki. No, gdyby przyszły ciężarki, moglibyśmy to zaprezentować, ale niestety przyszło co innego. Spodziewałem się po ciężarze, patrząc tą paczuszkę, że to będą ciężarki. Niestety nie. Zamówiłem ciężarki przyklejane do obręczy w czarnym kolorze, żeby nie rzucały się w oczy na felgach od UL-a. Tak więc to na bieżąco to, co słychać w garażu. Wziąłem się za... Powoli będę się brał za blachy. To jest rozebrana kierownica. Coś trzeba będzie pochromować, coś trzeba będzie oddać do galwanizacji. A tutaj zgromadziłem już wszystkie blachy,
które trzeba będzie naprawiać. No i pojawił się następny temat, ponieważ one są dość mocno zdeformowane na skutek temperatury. Musiałem zaopatrzyć się w następne narzędzie. To jest butla z propanbutanem, to jest butla z tlenem. Tu jest palnik, palnik do lutowania, tak go nazwano. Myślę, że do innych celów też będzie nadawał. Reduktory, węże, jakieś inne rzeczy. No i znowu, jest to dla mnie temat trochę obcy. To znaczy, zwykłym palnikiem na propanbutan posługiwałem się nieraz. Natomiast z dodatkowym zasilaniem tlenem jeszcze tego nie robiłem. Mam nadzieję, że nie jest to trudne, że te sprawa zrozumienia, jak to działa, w jaki sposób zasilać, jakie ciśnienie, jaka temperatura, że praktyka mi to podpowie, jak to robić. I mam nadzieję też, że nic nie wybuchnie, że żadna rzecz się nie wydarzy zła, bo też czytałem trochę i o jakimś cofaniu się płomienia, jakichś rzeczach. Dla spawacza przypuszczam, że to jest abecadło. Ja tego nigdy nie robiłem. Posługiwałem się zawsze spawarką typu migomat. Doszedłem w tym do dość dużej wprawy. Jeśli chodzi o spawanie gazowe, nigdy tego nie robiłem. A to oczywiście nie chodzi o spawanie, ale chodzi o osiągnięcie na palniku wystarczająco dużej temperatury, żeby opracować w jakiś sposób blachę czy jakiś inny stalowy element, ewentualnie coś przylutować lutem twardym. Będę się uczył. No a żeby nie było tylko o Harley'u UL, to na stojak, na stół montażowy trafiła, właściwie stół serwisowy, nie montażowy, na stół serwisowy trafiła nasza WL-ka. Tutaj, jak widzicie, zanaczek, naklejka zapał garażu. Słuchajcie, baliśmy się troszeczkę o jakość tych naklejek, bo tak naprawdę to są tak zwane etykiety samoprzylepne, wodoodporne i baliśmy się, że wystawione na warunki atmosferyczne na samochodzie czy na motocyklu, że dość szybko diabli je wezmą. Okazuje się, że nie. Ten motocykl już trochę pojeździł, kilkadziesiąt godzin na drodze spędził, również w deszczu. Jak na razie nie widać śladów zużycia. WL-ka trafiła na stół, bo czeka ją taki mały przegląd zimowy. Pojawiły się jakieś dziwne odgłosy w przednim hamulcu. Skrzynia biegów się poluzowała, to zauważyłem niechcący przy kopaniu jej. Teraz tego, nie, trochę widać. No, trzeba będzie zobaczyć, co tam się dzieje. No i dość ważna rzecz, gdzie to leży? Gdzie to leży? Tak, postanowiliśmy w naszej WL-ce zmienić siodło. Dlaczego? To, które jest na motocyklu, to jest siodło z oryginalną skórą. Szczerze mówiąc, nie widziałem w motocyklu jeżdżącym siodła zachowanego w tak dobrym stanie. Ono się powoli próbuje rozlecieć, mimo że jest konserwowane regularnie. Ta skóra już jest troszkę wygryziona, zmurszała. Tu na tym lancie od spodu też są już ubytki. Może coś widać. Więc to siodełko zostanie zdjęte, bo myślę, że wytrzymałby może jeszcze 1-2 sezony, a potem by się rozleciało jak większość oryginalnych. I na jego miejsce pójdzie siodło wykonane współcześnie, uszyte Voltimer Service przez Maćka Pedryca, fantastycznie zrobione. No i troszkę postarzone, tak żeby nie odbiegało bardzo kolorem od, czy w ogóle koncepcją, wyglądem od reszty motocykla, który jak widzicie jest taki, jaki jest. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy. Wrócił po remoncie gaźnik do UL-a. Wyremontowany przez Tomka Bartosińskiego. Bardzo po koleżeńsku. Dziękuję, Tomek. Tak to wygląda. Gaźnik jest jak nowy. Nie ma żadnych luzów. Wszystko, co trzeba było, jest zmienione. Kupa roboty. Nowa komora pływakowa. Oryginalna się stopiła. Przypuszczam, że będzie bardzo ładnie pracował silnik na tym gaźniku. I
Nie będzie żadnych problemów ani z regulacją, ani z osiągami, ani z wolnymi obrotami, ani z niczym, ani z mocą. Super. No i jeszcze kontynuując temat, o którym mówiłem ostatnio, czyli o kołach. Właśnie przed chwilą skończyłem pracę przy przednim kole. No się dość ciężko obraca, ale udało mi się już je wydystansować. Wszystkie elementy są na swoim miejscu. Mówiłem o podwójnym rozpieraczu. Tak to wygląda. Tu już jest wszystko w zasadzie na miejscu. Kalamitki brakuje jednej. Trzeba będzie polakierować dekiel i bęben. I oczywiście założyć oponę. Jeszcze przedni stojak. Ale już można powiedzieć, że przód motocykla jest gotowy. To koło chyba dostanie luzu. Jest wydystansowane, ale to jest wszystko nowe. I tak sobie troszeczkę z oporem się wraca. Ponieważ ten motocykl jest dla nas najważniejszy, priorytetem jest, żeby wiosną wyjechał. Jako motocykl, który jeździł, który został zniszczony przez pożar, ale był motocyklem dla mnie numer jeden. W najbliższym czasie planowałem dużo na nim jeździć, bawić się nim, cieszyć się z niego. I on ma wjechać pierwszy, dlatego przy nim spędzam 90% czasu. I spójrzcie, konstrukcja jest gotowa. Tylne koło jest na swoim miejscu, hamulec jest podłączony. Przednie koło podobnie, jest wszystko gotowe. Zostało kilka niewielkich drobiazgów, które trzeba uzupełnić, żeby całość konstrukcji była na gotowo. I w planach najbliższych mam zająć się tutaj okolicą główki ramy, czyli amortyzator skrętu kierownicy, dopasowanie kierownicy, trzeba będzie ją trochę wyprostować, mocowanie lampy, może sygnału, czyli ten cały węzeł, który jest dość skomplikowany i dużo pracy może tutaj być. I aha, jeszcze dochodzi ten ride control, urządzenie, które pełni rolę amortyzatora. Jest to ciemny amortyzator wprowadzony przez firmę w 1936 roku. Pojawił się w Harley'u VLD po raz pierwszy. Ciemny amortyzator, który bardzo mocno poprawia komfort i bezpieczeństwo jazdy. Więc to jeszcze trzeba będzie zrobić. To znaczy ponaprawiać, dopasować. I mamy konstrukcję gotową. A później wezmę się za blachy. Jak poradzę sobie z blachami, a tutaj mam raczej w prawej i nie powinno być problemu, to będzie już bardzo blisko do końca. Zostanie nam jeszcze silnik i skrzynia, ale to zostało oddane do remontu w jednym z lepszych warsztatów w Polsce i mam nadzieję, że uda się to zimą zrobić. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Biorę się za swoje prace i do zobaczenia.